Witam w pierwszym odcinku gry LEGO Worlds, w którym będziemy akurat nie tylko zwiedzać świat, ale i odkrywać różne przedmioty, jakie tutaj można znaleźć. Co my tu mamy? Pustynny krzew. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Już troszeczkę odkryłem ten świat. Co tutaj jeszcze można znaleźć? Tutaj mamy drzewo. Ale dobra, spróbujemy popłynąć i zanurkować. Co my tu? Tutaj jeszcze nic się nie znajduje. Ale tutaj już powinno coś być. Zobaczmy, co tutaj znaleźć można. Rekina mamy, tak? O, jest. Ośmiornica, no zaraz zobaczymy. Czyli można na ośmiornicy oddychać pod wodą. To jest bardzo dobre. I w ten sposób można zwiedzać głębi oceanu. No zobaczmy, co tutaj są. Mamy jakieś koralowce, tak? Czy można je zebrać? Coś odkryliśmy. Co tutaj jeszcze jest? Mały koral, tak? No to koralowce można podkrywać. Co tutaj jeszcze znaleźć można? Szkoda, że na rekinie nie można. Chyba da się. Nie podświetla się nam. Chociaż. No. Duży rekin. Popływamy sobie teraz rekinem. Widać, że rekin ma więcej życia nawet. Młode wodorosty odkryte zostały teraz. Co tu jeszcze można znaleźć? Mamy jakiś wrak statku. O. Może tutaj na tym wraku coś się znajdzie ciekawego. O właśnie. Tylko jak tutaj wpłynąć? Aby to spenetrować, by się przydało ubranie płetwonurka, ale zaraz coś mamy tutaj w tej skrzyni. Może coś się uda wyciągnąć. Czyli coś wykryliśmy. Dobra, mamy tutaj ośmiornicę. Chociaż są jeszcze płaszczki, tak? Spróbujemy przejechać się na płaszczce. O. Czyli widać, że na płaszczce chyba najlepiej się nam pływa. Jeszcze jakieś głębiny są oceanu.
To co to takiego? Jakiś błąd czy co? No. A tego się nie spodziewałem. Jakiś chyba błąd tutaj jest. Czy się uda akurat wydostać się stąd? To jest właśnie ciekawe. Wpłynąłem jakąś dziurę, czyli widać, że nie... Dobra, spróbuję to. Muszę się wydostać stąd. Czyli widać, że nie warto tam było wpływać. Czyli są jeszcze jakieś takie błędy w tej grze. Ale mamy kolejną płaszczkę tutaj. Może się tamtej uda jakoś wydostać. Co to takiego jest? Aha. To jako, przypomina to nawet jakiś zamek, tak jakby. Szkoda, że akurat nie znalazłem jeszcze płetwonurka. Na pewno można by było pod nie sobie pohasać nieźle. Może pod wodą dopłyniemy na jakiś brzeg. Na szkielety, ale... Co tu jeszcze ciekawego znaleźć można? Jest, to wygląda na jakiś może i brzeg, czy coś w tym stylu. Jakaś płcizna, czyli dostaliśmy się na jakiś ląd. Dobra, wyłazimy stąd. Chyba panią mamy już. Tak, mamy. Dobra, najpierw zwiedzimy całość. Może tutaj coś ciekawego mamy. Samochód jest. Czuję, ten już został samochód odkryty. Jak jest bardziej taki płaski teren, fajnie można jeździć sobie z samochodami. Czyby to było koniec całej wyspy? No, mapce się pokazuje co innego. Jakieś kości tu są, tak? Jakiś szkielet. A to by było koniec naszej wyspy. Czyli można sobie wracać do wody. Dobra, może tutaj jakiś transport znajdziemy. Wygląda na jakąś jaskinię, tak? Nie, to jakiś kawałek urwany terenu, tak?
A są płetwonurki. O, tylko nie mogę stać tak jak on. Musi mieć pewnie kombinezon. O, jest jakaś płaszczka, tak? No, fajnie jest taki zwiedzać podwodny świat. Tu widzę jakiś kolejny okręt. Ciekawe, czy tutaj coś znaleźć można. Teraz zobaczymy, tutaj jest coś. Spróbujemy tutaj dopłynąć. Na górze znalazłem. Coś mamy. Jakiś nowy zestaw. Ogromny grzyb. No dobra, można wypływać stąd i szukać dalszej drogi lokomocji, tak? Spróbujemy wsiąść na tego rekina tym razem. Też nie chcę siadać. Dobra, to mamy tutaj. Oj, jednak powietrze zabrakło. Gdzie ja wylądowałem? Na ostatniej wyspie, tak? Dobra, jakiś zestaw mamy kolejny. Czyli tutaj są płaszczki gdzieś. Dobra. Tak. Troszeczkę w dół. Zobaczymy. Ciekawie to wygląda. Płetwonurka jedynie można znaleźć na brzegu. Tutaj widać, że są jakieś skrzynie, czyli kolejny okręt mamy do odkrycia. Ciekawe, czy tutaj coś się znajdzie w tym okręcie. Mamy kolejną skrzynię. No dobra. Mały dom. No ciekawe. Ciemno robi, albo mi się coś. Dobra, wsiadamy. Zobaczymy, może znajdziemy jeszcze jakiś inny statek, gdzie coś ciekawego. Nie, zobaczymy. To wygląda na jakiś meteoryt taki duży.
mamy tu? Na razie pusto, na razie nic nie ma tutaj. Przydałoby się odkryć jakiś... Co to jest? Też nic ciekawego. No ale jeszcze tutaj... O, jest kolejny wrak statku. Zaraz zobaczymy, co tutaj w tym wraku jest. Czyli mniej więcej z tej strony. Czyli kolejna skrzynia. Dobra, mamy kolejny wrak. Znaczy kolejne przedmioty. Co tutaj wynajdziemy? Nie zdążyłem przeczytać. Ale coś mamy nowego. No dawaj, dawaj. Dobra, w tym kierunku popłynęmy i zobaczymy, czy tutaj też jakiś statek się znajdzie. Też jest teren nieodkryty jeszcze. Ciekawe, czy można tam wpłynąć, czy nie za bardzo. Różowy krab. Chyba go mamy. Lepiej stąd się wyniosę. Czyli nie ma tam nic głębiej. Wewnątrz jaskini. Może jeszcze jakiś wrak się w pobliżu znajdzie. O, jest właśnie. Czyli mamy kolejny wrak, w którym znowu czeka nas skrzynia. Pistolet. Pinballowy, tak? Czyli będziemy można sobie strzelać farby, kulkami z farby. Komuś był potrzebny, pamiętam. Na tym rekinie chyba się nie chce. On raczej nie chce jeździć, latać. Znowu mi, muszę się wynurzyć, bo powietrze zaczyna brakować. Gdzie ta wyspa? Teraz wypróbujemy pistolet. No, mamy niebieskiego strusia. Zobaczymy, jak działa to na koniu. Chciał? Krokodyl, tak? Go gnębi. Dobra, schowamy.
Czyżby już na tej wyspie był? Chyba byłem, ale po tej stronie jeszcze nie pływaliśmy. No dobra. No dobra. Postać mi się zacięła i musiałem jej wczytać jeszcze raz. No i czyli mieliśmy tutaj zwiedzić ten kawałek oceanu. Dobra, czyli możemy już mało nurkować. Na razie pusto jest. Zaraz, tutaj coś. Mamy ośmiornicę, tak? A coś ta ośmiornica chyba jest bugowana, no właśnie. Nie można ją pływać, tak? O właśnie, mamy wrak statku. Zaraz zobaczymy, co tutaj znajdzie się. Co my tu mamy? Koral. No dobra, mamy korala. O, jest nasz środek lokomocji. Podwodny i możemy szukać kolejny jakiś wrak i znowu coś tam. Znachodzić kolejne przedmioty, zaraz zobaczymy. Coś tutaj pominąłem właściwie? Chyba nie. Co my tu mamy? O, jest kolejny wrak statku. Zobaczymy, zaraz tutaj jakiś większy jest. Dwie skrzynie są. Te, które akurat nie mogę bez kombinezonu zebrać. I to by było na tyle w tym. Dobra, możemy płynąć do góry. Tym razem dopłyniemy, zaraz zobaczymy. Korale tutaj widzę, ale ten kola to chyba mam już. No dobra, to zobaczymy dalej. Może jeszcze jakiś statek tutaj się wynajdzie. No, mamy kolejnego płetwonurka, tak. Tylko że akurat u siebie płetwonurków nie mam. Dobra.
Same jakieś meteoryty, nic poza tym. Zobaczymy, co jest na górze. Mi się wydaje, ale tutaj chyba jest jakaś wyspa. Nie widać tego. No, jest bardzo blisko ziemi, tak? Kolejne jakieś jaskinie są. Tylko że nie chcę ugrzęznąć się pomiędzy teksturami. Tutaj też można się wkomponować między tekstury i potem będzie ciężko wyjść z tego. Jakieś kolumny widać, no całkiem niezłe. Gdzieś dopłynąłem. Widać jakieś podwodne ruiny. No to jest nawet ciekawe. Może na pewno się coś tutaj znajdzie pod tymi ruinami. Spróbujemy wpłynąć tutaj do środka, tak? O, jest coś. Zaraz muszę. Co my tutaj mamy w tych ruinach, no? Teraz zobaczymy. Luksusowa chata, tak? Tego nie mogę tutaj walnąć ani otworzyć. Dobra. Przez tekturę się wydostałem, ale. Fajny budynek. Jakby miał jakiś pojazd pływający, bardzo duży, to znowu gdzieś się gdzieś przedostałem, tak? Ale udało mi się wydostać z tego. Las. Gdzie tutaj jest las? Ktoś tu widzi las? O właśnie, coś tutaj jest. No dobra, dopłyniemy do tego lasu, zobaczymy, co tutaj na tej wyspie się znajduje. Dobra. To ucieka, ale chyba ją już mam. Pusto na tych wyspach jest trochę. I nic poza tym. To jest taki duży las. Może coś tutaj na tych drzewach jest. No zaraz, spróbujemy. Wcisnę się gdzieś tutaj na drzewo. O właśnie. Aj, nie udało się. Aż się koń śmieje, no. No dobra. Co tak takiego? O, mamy właśnie drzewnego konia. Ciekawe, jak się nim jeździ po tym drzewie.
To musiałby wskoczyć na tamte drzewo. Krokodyl go gnębi, tak? No to dobra, gdzie jest ten krokodyl? Pokaż mi go. A, to dlatego! Dlatego jest na drzewie, bo krokodyl jest tu! No, to jest. Dobra. Wsiadamy na niego. O, mamy więcej koni na drzewach. No dobra. Więc dalsze zwiedzanie świata to będzie w kolejnym odcinku, więc teraz żegnam was i zapraszam do kolejnych moich odcinków z tej serii, które niebawem nagram. No to cześć.